Cześć, tu Natalia z projektu Natura. W dzisiejszym odcinku podam Ci prosty sposób na pozbycie się z toalety plam i nieprzyjemnych zapachów. Miłego oglądania. Każdy, kto sprząta, wie, że czyszczenie niektórych miejsc może być nieco bardziej nieprzyjemne niż pozbywanie się brudu z łatwo dostępnych, gładkich powierzchni. Bez wątpienia jednym z takich miejsc jest łazienka, która mimo tego, że regularnie myta, wymaga od nas niemal nieustannej opieki. Zwłaszcza toaleta, której chyba nikt nie lubi sprzątać. Muszle klozetowe są pełne zarazków i bakterii. Łatwo się brudzą i źle pachną. Bez doboru odpowiednich produktów ich czyszczenie może stać się prawdziwym wyzwaniem. Na szczęście istnieje wiele naturalnych sposobów na naturalne, skuteczne i tanie środki, które pomogą Ci posprzątać dom i łazienkę. Czy przypuszczałeś wcześniej, że do czyszczenia toalety możesz użyć bardzo powszechnego składnika, który bez wątpienia znajduje się w każdym domu? Prawdopodobnie jesz ją codziennie i nawet nie przeszło Ci przez myśl, że dzięki niej łatwo usuniesz plamy. Mowa jest o soli. Dzięki swoim właściwościom ściernym i dezynfekującym sól bardzo skutecznie usuwa niechciane odpady i plamy, a do tego zabija bakterie, które powszechnie występują w łazienkach. Oto sposób na to, jak zrobić domowy środek czyszczący, którego można używać do czyszczenia toalet i innych miejsc. Składa się z niewielkiej ilości łatwo dostępnych składników, a oto one. Jedna szklanka gorącej wody, jedna łyżka soli, jedna szklanka białego octu, trzy łyżki sody oczyszczonej. Wszystko, co musisz zrobić, by skutecznie pozbyć się przykrego zapachu i plam na toalecie, to wymieszać w osobnym pojemniku sól i sodę. Nałóż tę mieszankę na gąbkę i wytrzyj toaletę tak jak zwykle. Następnie wymieszaj wodę i ocet w butelce ze sprayem i spryskaj klozet. Zostaw na 10 minut, po czym spłucz wodą. W celu utrzymania higieny zaleca się wykonywanie tej procedury 2 razy w tygodniu. Znałeś wcześniej ten sposób, a może masz zamiar go wypróbować? Podziel się wrażeniami w komentarzach. Będzie mi miło. Dzięki za obejrzenie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie subskrybujcie kanał Projekt Natura. Zajrzyjcie również na nasz nowy kanał Projekt X. Pozdrawiam!